to się pan dorobił. Każdy ten krzyż ma, a łupię pana w tym krzyżu. Gdyby pan tak przy tym biurku nie tyle, a krócej, może i trochę prościej. Ja pana rodziców kojarzę, to bardzo prości ludzie byli. Zawsze głowa w jednej linii z kręgiem słupem. A pan to wie, ja też z człowiekiem. Zapomnij się pan raz, a już hodujesz pan skrzywienie. Całe życie jakieś krzywe akcje mi chodzą. Tu nie będzie prosto, gdy się rozsmakujesz raz w wygodzie. Baczność, mówili, zynku gorącej kąpanej wodzie. Wyprostowana postawa, głowa do góry i miasta podbijane, a hasła rzucane na ścianach niejasne. Poprawię błąd, bo się zgarbię jak wypatrzę ciąż. Spalę negrafomanię, chociaż typowe to, że nasze takie to właśnie jak narzekanie. Bo w krzyżu boli już od rana, ale żyjemy z tym bólem, by o tym móc pogadać. Kręgosłupy moralne kształtuje ta postawa, że ten ma lepiej. No proszę, jakiego mam sąsiada? Skolioza poglądów, gdzie każdy krąg to inna bajka. Ten popatrzy na lewo, a ten od prawej się zastawia. No podejdź do płota i pogadajmy. To korektywa zachowań, bądźmy naj, by nie dopadła nas kifoza. Wyrzućmy w las, lecz nie wady, bo coś musi kreować nas samych. Pora się wyprostować. A gdy tak za długo będziesz się garbił, to już zapomnieć możesz, że na poziomie człowiek by był, musi pozostać w pionie. I że najgorzej podążać ciągle tropem jedynie wygody, kiedy skrzywienie zamiast zboczeniem stanie się stanem wyjściowym. Stanie się stanem wyjściowym. Au, to dobrze, że boli, dobrze ci zrobi taki ból. Nie, nie możesz pozwolić, by nic z tym nie zrobić. To